Dwóch techników montuje kabinę tłumacza symultanicznego. Zbliżenie na dłonie innego technika układającego pętlę indukcyjną na sali plenarnej. Zbliżenie na odbiornik tłumaczeń symultanicznych. Przejazd kamery po przygotowanej, pustej sali plenarnej. Wiele rzędów foteli obitych czerwonym materiałem. Mężczyzna nakleja na szklaną taflę drzwi żółto-czarną taśmę ostrzegawczą. Recepcjonistki segregują identyfikatory uczestników forum. Czarny napis na białym tle. Symulacje niepełnosprawności. Mężczyzna na wózku inwalidzkim przestawia drugi, pusty wózek inwalidzki. Kobieta klęcząc na podłodze nakleja bąble i linie wskazujące dla niewidomych. Na sali plenarnej, na jednym z czerwonych foteli, kobieta kiwa głową w rytm muzyki. Zespół złożony z niepełnosprawnych muzyków wykonuje próbę przed koncertem. Dźwiękowiec reguluje poziom dźwięku podczas próby zespołu. Zbliżenie na mężczyznę grającego na mandolinie. Lobby centrum konferencyjnego pełne uczestników forum. Wszyscy rozmawiają ze sobą, popijając kawę. Stoliki barowe są różnej wysokości. Przy jednym z niskich widzimy kobietę na wózku inwalidzkim. Zbliżenie na tłumacza języka migowego siedzącego na tle banera reklamowego. Na banerze czarny napis na białym tle. Fundusze europejskie bez barier. Postęp dla wszystkich. Oraz logo konferencji.